Hej moje drogie, przychodzę dzisiaj do Was z pierwszym filmem z serii Naturalne Newsy. Tak postanowiłam tą serię nazwać, bo tak ogromna część z Was napisała, że tak, że chcecie filmik, taką serię właściwie filmów o newsach kosmetycznych, o nowościach, które pojawiają się w świecie kosmetyków naturalnych. I jasne, te filmy nie będą pojawiały się tak często jak na innych kanałach dziewczyny nagrywają newsy ogólnie kosmetyczne. No bo po prostu, wiecie, cały ogrom marek kosmetycznych, nie tylko naturalnych, ale cały ogrom w porównaniu do małego świata kosmetyków naturalnych, no to jest jednak gdzieś tam przepaść, ale co uzbieram kilka fajnych jakichś nowości, to Wam taki filmik po prostu będę nagrywała. Też ja wtedy będę to bardziej śledziła, też będę na bieżąco. I też mam do Was prośbę, bo ja nie wszystkie marki mogę znać. Jak wiecie, ja się bardzo skupiam i bardzo lubię szukać takie małe polskie marki. Natomiast na pewno nie wszystkie znam, bo ja czasami siedzę sobie jednego dnia na Instagramie i potrafię odkryć 3-4 nowe, małe polskie marki. Więc mam dla Was prośbę. Jeżeli na Instagramie gdzieś zobaczycie, że jakaś marka wrzuca nowości, wypuszcza jakąś nowość, to oznaczcie mnie w komentarzu, proszę, wiecie, zróbcie małpkę Panna Naturalna 91, żebym ja widziała. To też będzie dla mnie tyle fajne, że wszędzie gdzieś tam będę na bieżąco, też będziecie wy mi podrzucały pomysły, co byście chciały w tym filmie zobaczyć, dobra? Możemy się tak umówić, bo mówię, no ja też nie jestem w stanie na pewno, szczególnie tych małych polskich firm, śledzić, bo pewnie o dużej części nie mam pojęcia. I lecimy, wypisałam sobie tutaj, żeby nic nie zapomnieć. I też nie zawsze te kosmetyki dziewczyny będę miała, bo no fizycznie nie jestem w stanie też aż tyle tych rzeczy przetestować, ale to co będę miała to Wam powiem, czy może mnie coś będzie interesowało, tak mniej więcej ta seria będzie wyglądała. No zobaczymy po pierwszym filmie, postaram się Wam też gdzieś tutaj wrzucać właśnie zdjęcia po prostu tych kosmetyków, jak mają wyglądać i też linki na dole, tak jak zawsze. I lecimy! I pierwsze co, słuchajcie, zauważyłam, no to głównie śledząc Instagram można to wyhaczyć, że Ministerstwo Dobrego Mydła wypuściło swój pierwszy krem. Ja ogólnie nie używam aż tak dużo kosmetyków Ministerstwa Dobrego Mydła, bardzo lubię ich kule do kąpieli, naprawdę są spoko. Jak wiecie, ten balsam taki w sztyfcie totalnie się u mnie nie sprawdził, ale właśnie wypuścili swój pierwszy krem, który nazywa się konfitka oleju z róży i malin, romansująca z komórkami macierzystymi, z czerwonych jabłek, mocą dawki witamin i koenzymu Q10. Czyli to ma być taki krem głównie przeciwzmarszczkowy, też działający już na istniejące na pewno zmarszczki, nawilżający, rozświetlający. Nie wiem, jakie tam jest jeszcze podłoże, zaraz sobie tutaj zobaczę, bo on może być bardzo fajny do każdego rodzaju. Tak, patrząc po składzie, gdzieś tam nie ma jakichś super ekstra hiperkomedogennych substancji, więc nie powinien zapychać. Na pewno będzie to silnie nawilżający i silnie przeciwzmarszczkowy, przeciwstarzeniowy krem. Tylko pamiętajcie, że przeciwzmarszczkowe to nie równa się liftingujące, bo nadal bardzo, bardzo dużo z Was myli te pojęcia i czasami coś tam komentujecie, próbujecie mnie hejtować, że jakiś ten krem nie ma prawa tak działać, bo coś tam. Słuchajcie, przeciwzmarszczkowy to nie jest to samo co liftingujący, zapamiętajcie to dziewczyny, bo przeciwzmarszczkowy tak naprawdę może być każdy krem. Każdy krem nawilżający będzie kremem przeciwzmarszczkowym, tutaj dodatkowo jest bardzo fajny ekstrakt, bo jest też ekstrakt z granatu. No także tutaj powiem Wam właśnie te komórki macierzyste, zapowiada się fajnie, dajcie znać czy byście były ciekawe właśnie tego kremu z Ministerstwa Dobrego Mydła. I dalej powiem Wam szczerze, zaobserwowałam, że marka Make Me Bio też się bardzo fajnie ostatnio rozwinęła. To przypadkiem wyhaczyłam, jak przyglądałam sobie Minty Shop, że oni faktycznie wypuścili kilka nowych, fajnych kosmetyków. I właśnie z marką Make Me Bio jest taki problem, że to była jedna z pierwszych polskich marek, która miała bardzo fajne kosmetyki z fajnymi składami. Ja uwielbiam taki zielony krem do cery mieszanej tłustej. Pomarańczowy jest super, Bartka siostra uwielbia różany. I te kremy naprawdę są świetne. Tylko wydaje mi się, że oni przestali za tym wszystkim nadążać i zostali gdzieś tam niestety bardzo, bardzo z tyłu to Make Me Bio, a oni mają naprawdę dobre kosmetyki i teraz widzę, że wypuścili dwa żele do, chyba trzy nawet, żele do mycia twarzy, bo tutaj na ich stronie widzę dwa, ale na Minty Shopie wydaje mi się, że widziałam trzy. Pierwszy to jest do cery ze skłonnościami do niedoskonałości. Gdzieś tam przed olejem ze słodkich migdałów tutaj jest olej z żożoby. Żożoba jest bardzo fajna dla cer tłustych mieszanych problematycznych. Jest olej z drzewa herbacianego, z pomarańczy, makadamia. No więc to może być ok. Bardzo fajnie, że w tym żelu dodatkowo są też substancje nawilżające. To będzie bardzo fajnie działało. A drugi jest Orange Energy, płyn do mycia twarzy. I tutaj mamy w składzie olej z tangerynki. To nie, to jest chyba jakaś odmiana mandarynki. Żożoba też, olej ze słodkich migdałów, makadamia, ekstrakt z rumianku. Ten będzie bardziej
łagodzącej. No i tutaj w składzie chyba dalej jest olej ze słodkich migdałów niż w tamtym preparacie. Tak mi się wydaje. Więc jeden i drugi według mnie, słuchajcie, będzie dobry tu i tu. W tamtym preparacie, tym do cery mieszanej trądzikowej, macie bardziej też takie substancje po prostu działające na wypryski. I też widzę, że wprowadzili, słuchajcie, serum pod oczy. I tutaj mam pierwsze. Jaka cena? 52 zł. To jest naprawdę dobra cena według mnie, jak na serum pod oczy. I to jest olejek z dzikiej róży, witamina E. Czyli takie typowo antyoksydacyjne, rozświetlające serum, bardzo fajne. Drugie to jest z ogórkiem i ono ma być takie, wiecie, odżywcze, dla cery takiej poszarzałej, trochę z cieniami. Wiecie, trzymane to w lodówce, to na pewno będzie bardzo fajnie działało. Ma metalową końcówkę, która będzie Wam dodatkowo chłodziła. Tutaj też są olejki, kwas hialuronowy, aloes, witamina E. Także też naprawdę zapowiada się całkiem spoko. Ja mówię, 52 zł. No to według mnie bardzo fajna cena. I tutaj też Wam powiem od razu, bo też wypuścili punktowy rolon na niedoskonałości w cenie 59 zł. I tutaj macie olej z pestek moreli, żożoba, orzechów laskowych z drzewa herbacianego. To już bym się bardziej zastanowiła. Ten filmik ma za zadanie też Wam powiedzieć, czy ja ten kosmetyk bym kupiła, czy nie, komu ja mniej więcej go bym poleciła. I powiem Wam szczerze, że patrząc na ten skład, ja bym go nie kupiła. Dlaczego? To ma być olej na niedoskonałości, czyli rozumiem, że to ma być na jakieś, serum na niedoskonałości, czyli rozumiem na coś, co już tam gdzieś nam powstało, na jakieś pryszcze. I fajnie, bo jest ten olej z drzewa herbacianego i on będzie działał na te wszystkie niedoskonałości, na wypryski bardzo fajnie, ale jest tutaj żożoba spoko, ale jest olej z pestek moreli i olej z orzechów laskowych. Jeden i drugi olej są komedogenne. Może ta morela, no ale jest naprawdę, może nie jakoś hardkorowo gdzieś tam na pierwszym miejscu, ale jest komedogenna. Tak samo orzechy laskowe. Także tutaj powiem Wam, według mnie słaby dobór oleju, jeżeli ktoś ma bardzo taką cerę skłonną do zapychania się, więc ja tego kosmetyku bym nie kupiła. Jeżeli macie problemy z takimi rzeczami, że Wam punktowo coś tam wyskakuje, to po pierwsze, albo sam idziecie do apteki i kupujecie za parę złotych olejek z drzewa herbacianego i go tak sobie używacie. Creamy Tamanu Smooth, rewelacyjne. Sam olej Tamanu na przykład. Albo możecie też kupić z Jadwigi, jest taka fajna papka na wypryski. To też jest bardzo fajne, z kwasem salicylowym na przykład. Więc jest masa innych rozwiązań, nawet tańszych od tego. A to bym raczej sobie akurat tutaj w przypadku moich Mi Bio odpuściła. Wydaje mi się, że skład taki troszeczkę nie do końca przemyślany dobrze. Bo zobaczcie, mogli dać na przykład olej Tamanu, czarnuszkę i ten olej z drzewa herbacianego i to byłby sztos wtedy, naprawdę na wypryski, a nie te słodkie orzechy laskowe i ta morela czy tam coś. Dalej, słuchajcie, mam markę Nature Queen, nie wiem czy ją kojarzycie, mam piankę, mam chyba jakiś tonik od nich, także też taka dosyć młoda, ale fajnie, prężnie rozwijająca się marka. I tutaj mam dwie nowości. Pierwsze, co mnie bardzo zaintrygowało, to jest mgiełka, rozświetlająca mgiełka z efektem glow. A wiecie co, wyszłam na stronę, to mi się na przykład nie podoba, bo jeżeli wchodzę na stronę producenta i na stronie producenta nie ma informacji o składzie produktu, to jest dziwne, więc tu nie mam. Teraz zobaczę, może gdzieś w internecie to znajdę. O, i powiem Wam tak, weszłam na Minty Shop i na Minty Shopie znalazłam skład, co jest dla mnie trochę dziwne, skoro na stronie producenta nie ma opisanego składu, a na Minty Shopie jest. Wiem, dajcie znać, czy macie, miałyście może tą mgiełkę rozświetlającą. Ja tak średnio, cena nie jest duża, bo na Minty Shopie kosztuje 30 zł, na ich stronie też, więc no całkiem, znaczy ogólnie Nature Queen to jest ta marka, która ma całkiem spoko ceny, więc tutaj naprawdę spoko, ale dajcie znać, czy miałyście tą mgiełkę rozświetlającą, jestem ciekawa, jak to się spisze. I druga nowość od nich to jest regenerujący krem do twarzy. I tutaj jeżeli chodzi o skład, to mamy hydrolat z róży damasceńskiej, betaina, olej z róży, olej szafranowy, olej midowy, o matko, co to jest za olej? Midofoam? Perła Prairie. Pierwszy raz, słuchajcie, powiem Wam, że słyszę o tym oleju, aż muszę się doczytać, co to jest za olej w ogóle. Pierwszy raz o nim naprawdę usłyszałam. Olej perilla, olej z rokitnika, skwalan, masło shea, olejki eteryczne, pomarańcza, drzewo różane, cedrowe, grejpfrutowe, bardzo fajny, to będzie taki zapach, wiecie, orientalny trochę. Coś w stylu Lush Botanicals, mniej więcej, obstawiam, że to może być taki zapach. Także naprawdę fajnie.
dla skóry suchej, dojrzałej i wrażliwej. Natomiast już patrzę sobie po składzie, powiem Wam szczerze, że on będzie takim typowo fajnym, nawilżającym kremem. Obstawiam, że dla każdego rodzaju cery. Tak patrząc tutaj po składzie, będzie bardzo fajnie działał też przeciwzmarszczkowo, nawilżająco, regenerująco, ale tak zdecydowanie do każdego rodzaju cery. Może cery mieszane bardziej na noc, ale naprawdę będzie dla każdego rodzaju cery. I tutaj też Wam powiem, że cena jest bardzo fajna tego kremu, bo to jest 51,70 zł za pojemność 50 ml. W pompce Airless, z tego co mi się wydaje, jest ten krem. Także dajcie znać, co myślicie w sumie. 50 zł za taki krem, 50 ml, to według mnie jak na naturalne, z takim fajnym naprawdę składem kosmetyki, to według mnie jest dobra cena. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie, o tych cenach. Dalej coś, czego też nie znalazłam w internecie. Jeszcze nigdzie, ale na Instagramie Mokoszu jest już ta informacja, że Mokosz wypuścił żel do mycia twarzy. Ja myślę, że go sobie chętnie sprawdzę, on będzie z pompką, trochę będzie miał takie opakowanie jak ten żel z Babo, czyli pompka, szkło i tak dalej, także jestem bardzo ciekawa tego żelu do mycia twarzy właśnie z Mokosz i go sobie bardzo chętnie sprawdzę. I jeszcze co? I już ostatnia rzecz, to jest miodowa mydlarnia. Nie wiem, czy znacie w ogóle kosmetyki tej marki. Ja jeszcze nic nie mam chyba z miodowej mydlarni. Miałam zamiar zrobić sobie zakupy z miodowej mydlarni na EkoCudach, ale niestety nie było właśnie ich na EkoCudach. Ale słuchajcie, wąchałam ich perfumy w kremie. Coś cudownego, chyba te o zapachu zachwyt. Super sprawa, naprawdę dajcie znać, jeżeli miałyście coś z tej marki, bo wiem, że niektóre z Was co jakiś czas gdzieś tam mi polecały z tej marki miodowa mydlarnia, więc napiszcie na dole, co polecacie na przykład z tej miodowej mydlarni, bo myślę, że ja sobie tą markę dla Was przetestuję, bo mało się o niej słyszy, mało się o niej mówi, a to są naprawdę fajne kosmetyki. I z nowości wypuścili, słuchajcie, szampony w kostce i uwaga, balsam do włosów w kostce i... No, powiem Wam, jedna z pierwszych marek polskich, która wypuszcza balsam do włosów w kostce, czego jestem bardzo ciekawa. Szampony w kostce u mnie zaczynają się sprawdzać naprawdę spoko. Uważam, że to jest fajna alternatywa do normalnych szamponów, do produkcji też mniejszej ilości śmieci. Fajna w podróżowaniu, naprawdę super sprawa. Tego jestem bardzo ciekawa, dajcie znać, bo wiecie, no szampony w kostce, o tym się już słyszało, to już od jakiegoś czasu gdzieś tam jest. Nie jest to jakaś nowość. Natomiast balsam do włosów w kostce, czyli taka odżywka do włosów w kostce, coś nowego, dajcie znać. Chętnie bym chyba... Powiem Wam, się skusiła na to. Dajcie znać, czy jesteście właśnie ciekawe. O, i jeszcze na sam koniec zostawię coś, bo to mam. I to są trzy kosmetyki marki Creamy. I powiem Wam, że marka Creamy też się super, super rozwija. Ja też wiem, że cała masa z Was jest zadowolona z tych kosmetyków. Cały czas działa mój kod, możecie sobie też kupić to taniej, z czego ja się bardzo cieszę, bo oni dają mi strasznie długi kod rabatowy. Żadna marka nigdy nie dawała mi takich długich kodów rabatowych właśnie jak Creamy, więc to też wiecie. Pokazuje, że oni są mega otwarci na konsumenta, że chcą, żeby ludzie spróbowali, bo taka jest prawda, spróbujecie raz i fajnie sobie dobierzecie kosmetyki Creamy, to będziecie do nich na bank wracały, tak jak ja, grubo ponad rok, cały czas jestem wierna tym kosmetykom. I tu są trzy ich nowości. I pierwszy to jest olejek do mycia twarzy i do makijażu Kalahari. I to jest typowy olejek do cer tłustych, problematycznych, mieszanych. Tutaj macie właśnie tak dobrane oleje, żeby były idealne dla tych cer właśnie tłustych, problematycznych, trądzikowych. I używam i się naprawdę sprawdza, chociaż ja, powiem Wam szczerze, nie mam jakiejś takiej trądzikowej cery. Dla mnie każdy olejek do demakijażu Creamy sprawdza się super, ale no jeżeli macie cerę taką bardziej problematyczną, to sięgnijcie sobie po ten. I są to jeszcze dwa kremy. Krem Moringa Forever and Ever i krem For Your Vision. I one się różnią tym, że ten krem For Your Vision, on jest najlżejszym, z których ja miałam, kremów z Creamy do tej pory. Bo te kremy są dosyć bogate, natomiast na przykład ten Moringa Forever, który bardzo, bardzo lubię, ja potrafiłam w wakacje używać latem, jak byliśmy w Maroku, czy jak byliśmy też w Grecji. Używałam go ze spokojem latem i było ekstra. Nic mi się nie ważyło, nic mi się nie zbierało, pięknie skóra wyglądała. Natomiast ten mat na teraz na przykład dla mnie jest idealny na dzień, bo bardzo ładnie mi na tym wyglądają podkłady, pudry, ładne nawilżenie, bardzo dobre nawilżenie, ale przy tym taka idealna konsystencja, że nie czuję, że ta moja skóra jest obciążona. A drugi to jest krem Moringa Forever and Ever i to jest krem taki przeznaczony dla cery suchej i dojrzałej. To jest bardzo, bardzo bogaty krem. Bardzo dużo cudownych składników w nim tutaj jest. I to, dziewczyny, będzie krem dla tych z Was, które właśnie mają cerę taką ekstremalnie suchą. Albo tak jak ja, na przykład w tej chwili stosuję bardzo mocne kwasy, schodzi mi skóra dosłownie płatkami, nie wiem czy to widzicie, ale cała jestem tutaj wysuszona. Więc w takich przypadkach, kiedy macie skórę odwodnioną, wysuszoną, suchą, starzejącą się, to jak najbardziej to będzie bardzo fajny, bogaty krem właśnie dla Was. Jeden i drugi super i powiem Wam tak. Mimo, że stosowałam różne kremy, i lżejsze, tak jak na przykład ten, i to jest też chyba najbogatszy krem Creamy, który używałam, ten Moringa Forever and Ever.
mimo że to jest tak bogaty krem, nigdy nic mnie tam nie zapchało. Więc to też jest super rekomendacja, wydaje mi się, że naprawdę widzicie, że ja te kosmetyki używam od bardzo dawna i naprawdę nigdy nic mnie nie zapchało, mimo tych bogatszych konsystencji. Dobra, to wszystko. Dajcie znać, czy Wam się podobała taka forma tego filmu w ten sposób, czy mam to tak robić, czy coś tam pozmieniać w tej formie. Chciałam też poszukać właśnie tutaj w internecie, żeby Wam przeczytać, bo nie wszystkie te kosmetyki oczywiście mam, tylko miałam tak naprawdę z tych nowości z Creamy. Więc dajcie znać, czy Wam się to podoba, że jak gdzieś to tam wyszukuję sobie w internecie i Wam też od razu czytam i omawiam, jak to wygląda, dla kogo może być to dobre i czy to jest warto uwagi, czy nie. Także tyle, buźka.